Witajcie, przyszedł czas na rozwiązanie ostatniego konkursu. Tak jak zwykle, najpierw przeczytam odpowiedzi, później przeczytam odpowiedzi finałowe, a na samym końcu wylosuję jedną z odpowiedzi. Zapraszam. Alek 4 pisze: Cześć, od zawsze fascynował mnie geniusz Imhotepa, wezyra faraona Djosera. Chciałbym zobaczyć Sakkarę, a w niej kompleks piramid, w tym sławną piramidę schodkową, którą zaprojektował ten budowniczy. Piramida Djosera w Sakkarze uważana jest za najstarszą na świecie. Jak wiadomo, tego typu budowle ludzie wznosili w starożytności na innych kontynentach, ale dzieło Imhotepa było pionierskie. Zgadza się, piramida Djosera była pierwszą tego typu kamienną budowlą na świecie. I zaiste, geniusz Imhotepa był naprawdę niezwykły, myślę, że kiedyś w przyszłości nagram o nim film. Assassin napisał: Witam. Chciałbym bardzo zobaczyć Muzeum Egipskie w Kairze, ponieważ jeszcze nigdy nie widziałem zmumifikowanych zwłok, a bardzo chciałbym zobaczyć, jak dawniej ludzi chowano. Pozdrawiam, Assassin. Nie musisz jechać do Egiptu, żeby zobaczyć mumię. Mumie można też zobaczyć w kilku miastach w Polsce, w Krakowie, w Poznaniu, Wrocławiu i w Warszawie na pewno, mumie egipskie. A poza tym są też mumie polskie, na przykład w Kieleckim na Świętym Krzyżu jest mumia Jeremiego Wiśniewieckiego. Pierniczona egoistka napisała: Niestety nie znam dokładnej nazwy grobowca, ale wiem, że leży w Sakkarze. Został odkryty w listopadzie 2018 roku i prawdopodobnie pochodzi z czasów 5 dynastii. Chciałabym go zobaczyć, bo odkryto w nim najbardziej niezwykłe mumie, jakie istnieją. Skarabeuszy. Grobowiec jest pełen mumii zwierząt. Od raczej oczywistych kotów, przez lwiątka, po kobry i krokodyle. Ale zmumifikowane skarabeusze wydają się czymś zupełnie unikalnym. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak mumifikuje się tak maleńkiego żuka i wydaje mi się, że odpowiedź może się znajdować właśnie w tym grobowcu, dlatego chciałabym go zobaczyć. Wiem, o jaki grobowiec ci chodzi, tylko niestety też nie wiem, jak on się nazywa. Natomiast pisałem o nim artykuł jeszcze na swoim starym blogu, więc jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to link będzie w opisie. Natomiast same mumie skarabeuszy znajdują się obecnie w tym nowym muzeum kairskim. Iza napisała: W Egipcie najbardziej chciałabym odwiedzić Abu Simbel, gdzie znajduje się wielka świątynia Ramzesa II i świątynia Nefertari. Jest to idealne miejsce do podziwiania egipskiej sztuki oraz możliwości antycznych artystów, tak bardzo zadziwiających nawet w dzisiejszych czasach. Bardzo chciałabym zobaczyć ogromne posągi Ramzesa strzegące wejścia do jego świątyni oraz posągi we wnętrzu Abu Simbel. Chciałabym przejść po komnatach obu świątyń, podziwiać malarstwo egipskie, które bardzo mnie fascynuje. Myślę, że będąc w Abu Simbel można poczuć, że cofnęliśmy się w czasie i uczestniczymy w obchodach na cześć egipskich bogów. Oj tak, ciężko się nie zgodzić z tą odpowiedzią. Magda napisała: Świątynie w Abu Simbel. Powody są dwa. Po pierwsze, imponuje mnie znajomość matematyki i astronomii starożytnych. Słońce oświetlające tylko dwa dni w roku, posąg ptaha jest tego dowodem. Po drugie, w latach 60. została przeniesiona, co jest ogromnym wyczynem. Jednakże, wyżej wspomniane zjawisko zostało przesunięte o jeden dzień, co jest świetnym dowodem, że nawet ze współczesną wiedzą i komputerami nie jesteśmy w stanie dorównać starożytnym budowniczym. Oj tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że do dzisiejszego dnia ludzie głowią się na przykład, jak wzniesiono różne starożytne budowle i geniusz starożytny jest tak niepojęty, że wielu ludzi przypisuje swojej, można to nazwać, nieświadomości, żeby nie użyć innego słowa, budowę starożytnych monumentów kosmitom. Oskar napisał: Dzień dobry, w ramach konkursu chciałem napisać o miejscu, które chciałbym zobaczyć w Egipcie. Otóż miejscem, jakim chciałbym zobaczyć, jest Karnak, który mnie fascynuje z powodu, że był bardzo ważny dla Egipcjan, ale czas sprawił, że kompleks świątyń został zapomniany i miało to swoje efekty w tym, że tam, gdzie niegdyś były pomniki bogów, czy święta sadzawka możliwe, iż pięknie zdobionym pomnikiem skarabeusza zniknęła. Jednakże cudownym widokiem musiała być sala hipostylowa, kiedy w Egipcie władała XIX dynastia.
i te 134 kolumny, które miały kształt zamkniętych kwiatów papirusów, a trzony były zdobione bogatymi reliefami, musiały zapierać dech w piersiach. Zdecydowanie, swoją drogą jest to największa świątynia na świecie, taka ciekawostka. Co do samej ruiny świątyni, to nie tylko czas przyczynił się do zrujnowania tej świątyni, ale też pierwsi chrześcijanie, którzy mocno zniszczyli tą świątynię. No ale jedziemy dalej. Woti napisał: najchętniej odwiedziłbym świątynię Izydy na wyspie File. Ciężko mi jest powiedzieć, dlaczego akurat to miejsce. Na pewno dlatego, że świątynia Izydy, która po Sachmed jest moją ulubioną boginią. Świątynia Izydy na File to taki typ miejsca, które jak ujrzysz, to już dobrze wiesz, że musisz je zobaczyć. Jej piękno po prostu mnie zauroczyło. Jest niezwykle dobrze zachowana, będąc otoczona zielenią roślin rosnących na brzegach wysp i błękitem Nilu. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem świątynię Izydy na File, będąc jeszcze dzieckiem, pomyślałem dosłownie to samo co ty, że to jest miejsce, które muszę zobaczyć. A teraz przejdziemy do odpowiedzi finałowych. Agnieszka napisała: miejscem, które aktualnie najbardziej chciałabym odwiedzić w Egipcie, są ruiny świątyni Totmesa III, które znajdują się w Deir el-Bahari, w sąsiedztwie świątyni Hatshepsut. Pracę nad świątynią prowadzi polska misja skalna pod kierownictwem profesora Andrzeja Niwińskiego. Profesor jest przekonany, że w świątyni znajduje się wejście do grobowca Herhora i Totmesa II. Archeolodzy odkryli, że świątynia Totmesa III została celowo zasypana, najprawdopodobniej po to, aby ukryć wejście do grobowca. Historia związana z tym miejscem jest ogólnie bardzo ciekawa, zwłaszcza dla kogoś zainteresowanego Egiptem. To nigdy nie spełnił marzenia o zostaniu archeologiem. Byłoby to niesamowite, gdyby w 2022 roku Polacy odnaleźli te grobowce. Ze względu na zbieżność dat w 1822 roku odczytano hieroglify, w 1922 roku odnaleziono grób Tutenchamona. Gdyby udało mi się odwiedzić to miejsce, chciałabym wejść na teren świątyni i dowiedzieć się, jakie to uczucie stanąć u progu epokowego odkrycia. Gdyby nie to, że za chwilę będę wybierał programem losującym odpowiedzi, to prawdopodobnie nie miałbym żadnego problemu z wybraniem finałowej odpowiedzi, bo byłaby to ta. Po prostu ta odpowiedź jest cudowna. Urzekła mnie jednym słowem. Tak. I wspominałem o tym w ostatnim filmie, który też dzisiaj opublikowałem. A propos właśnie misji skalnej profesora Andrzeja Niwińskiego i że to jest coś, czym się warto zainteresować. I ja też po prostu z całego serca marzę i kibicuję profesorowi Niwińskiemu, żeby te odkrycia w końcu dokonał, bo ten grobowiec na pewno tam jest. Tylko on po prostu czeka. Kolejna odpowiedź. Jest to z pewnością trudne pytanie, gdyż ciężko wyobrazić sobie jedno miejsce spośród wielu. Zastanawiając się dłużej, uważam, że świątynia Horusa w Edfu ma w sobie coś czarującego, budowla jest niezwykle piękna, zaskakuje swoją okazałością i zdobieniami. Dawniej mogła być niezwykle barwna, ale również bez nich jest godna podziwu. Ciężko jest mi wyobrazić to, że wszystko zrobiono ludzkimi rękoma, począwszy od fundamentów, kończąc na rzeźbach. Widząc ją, można wyobrazić sobie kapłanów, którzy o poranku, o wschodzie słońca idą, by odprawić rytuały ku chwale bóstw oraz zwykłych szarych ludzi znajdujących się najbliżej świątyni, jak tylko mogą, chcąc choć trochę zobaczyć, co się dzieje za murami. Przed budynkiem stoi zaś dumnie sam Horus, wpatrujący się w dal w swojej koronie. Dziś tylko on jest świadkiem tego, co działo się przy tej świątyni. Ciekawe, co by powiedział obecnej ludzkości, gdyby po tylu latach otrzymał dar mowy. Może przekazałby nam coś, czego nie wiedzieliśmy o starożytnych, lub też zachowałby całą wiedzę dla siebie i pozostał nadal w milczeniu. Kasia, twoja odpowiedź jest naprawdę przepiękna. I czuć w niej takiego romantycznego ducha, taką tęsknotę jakby za tym, co było kiedyś, ale już minęło. Ja to doskonale rozumiem, bo ja czuję dokładnie coś takiego samego. To jest coś, co aż ciężko ubrać w słowa. I kolejna odpowiedź. Witaj.
W Egipcie najbardziej chciałabym zobaczyć ruiny świątyni Izydy na wyspie File. Jest to wyspa na Nilu, a chciałabym ją zobaczyć, ponieważ po pierwsze, kiedyś wierzono, że pierwszym kawałkiem lądu wynurzonym z praoceanu Nun była właśnie ta świątynia. Ten powód może wydawać się dziwny, lecz jestem pasjonatką mitologii od małego i chciałabym zobaczyć to miejsce, które do tej mitologii nawiązuje. Po drugie, są to świątyni bogini Izydy. Świątynia ta była jednym z ostatnich miejsc kultu egipskich wierzeń. Ciekawi mnie to, a poza tym Izyda jest jedną z moich ulubionych bogiń egipskiego panteonu, napisała Kinga. W ogóle mi się nie wydaje twoja odpowiedź dziwna, wręcz bardzo fascynująca i dlatego dostała się ona do finału. A po drugie, co do tego, co napisałeś, że była to ostatnia świątynia, ona działała, jeżeli dobrze pamiętam, chyba do V wieku naszej ery. Jeżeli cię to interesuje i właśnie tym mi przypomniałaś, bo nagrywałem dzisiaj film o książkach i niestety zapomniałem tam dać jeszcze jednej książki. Ostatnia świątynia Christiana Jacques'a, właśnie o ostatnich kapłanach żyjących w tej świątyni. Powieść bardzo dobra, polecam. Płakałem jak czytałem. I kolejna odpowiedź. Chciałbym zwiedzić Amarnę, dawny Ahet Aton, ponieważ ciekawi mnie miasto, które zostało tak szybko opuszczone, jak je zbudowano. Miejsce to było budowane z wielkim przepychem dla jednego prawdziwego boga słońca Atona, a następnie znienawidzone, po części zrównane z ziemią, przeklęte przez wyznawców innych bóstw i zapomniane. W tej smutnej, a zarazem ciekawej historii tego miejsca tkwi jego magia wieczności, napisał ojciec R. I tutaj, w tej twojej odpowiedzi, tkwi taki podobny romantyzm jak w odpowiedzi Kasi. Dlatego ją wybrałem. Jest przepiękna, pomimo że osobiście nie przepadam za okresem amarneńskim. Ale masz rację, zdecydowanie myślę, że Ahet Aton, dzisiejsza Amarna, byłaby warta zobaczenia. Chociaż tak naprawdę większość reliefów i większość zabytków z Ahet Aton znajduje się w Muzeum Kairskim w Egipcie. Już nie wiem, czy w tym nowym, czy starym, czy one zostały przeniesione, czy są dalej w tym XIX-wiecznym budynku. I część jest w tak zwanym starszym muzeum w Berlinie. I ostatnia odpowiedź, finałowa. W odpowiedzi na twój konkurs chciałbym odwiedzić i usłyszeć gwizdżące kolosy Memnona. Musiało być to bardzo ciekawe przeżycie, bo nie przychodzi mi do głowy żadna inna budowla, która samoistnie wydawałaby z siebie dźwięk. Aż szkoda, że już nie będzie nam dane tego zaznać, dlatego gdybym mógł wybrać coś z możliwych jeszcze do zobaczenia miejsc, to wybrałbym Abu Simbel. Miejsce to wybrałem po pierwsze przez to, że zostało zbudowane przez Ramzesa II, który był moim zdaniem najznakomitszym faraonem. Miejsce to, oprócz pełnienia funkcji świątyni, dawało ostrzeżenie najeźdźcom z południa o wielkości ówczesnego władcy tych ziem. Dodatkowo sam fakt, że Ramzes II był pierwszym współtwórcą na świecie traktatu pokojowego, a później ponad 40 państw służyło się, żeby ten zabytek przenieść. Sam fakt przeniesienia tak ogromnej budowli, tak ogromnej i starej budowli, jest w pewien sposób niezwykły. Specjalnie usypano wzgórze, by jak najlepiej odzwierciedlić poprzedni stan świątyni. Egipcjanie byli na tyle zmyślni, że 2 dni w roku słońce rzuca cień w głąb świątyni, około 60 metrów promienie, na posągi Amonare i Ramzesa II, później na Harmakisa, omijając przy tym posąg ptacha, którym był bóstwem związanym z ciemnością. Warto też mieć na uwadze, że Polacy też przyczynili się do tak dokładnego przeniesienia świątyni, ponieważ pracami z ramienia UNESCO kierował Kazimierz Michałowski. Rzadko które miejsce ma tak wiele ciekawostek wartych zobaczenia na żywo. Przepiękna odpowiedź, tym bardziej, że wspomniał pan Patryk o Kazimierzu Michałowskim, którego książka jest do wygrania. I teraz przejdziemy do losowania odpowiedzi z tych finałowych, które właśnie przeczytałem. Tak więc, Patryku, gratuluję
nagrody, odezwę się do ciebie na maila. Gdybym mógł, to bym nagrodził wszystkie odpowiedzi, bo naprawdę bardzo mi się wszystkie podobały. I dziękuję wszystkim uczestnikom, tym bardziej, że widzę, że tak powiem w cudzysłowie, znajome twarze, a może bardziej znajome maile i niki. Tak więc widzę, że jesteście ze mną i bardzo wam za to dziękuję. Dziękuję również za wszelkie ciepłe słowa, które przesłaliście mi w tych mailach, które przesyłacie mi w komentarzach. Naprawdę bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy. Tak więc jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w kolejnym filmie.